Agnieszka Jankowska, witam Państwa we wtorek, 3 stycznia i zapraszam na wydarzenia, a w nich między innymi... Zdradził ją monitoring. Ukradła saszetkę, wyciągnęła z niej pieniądze, a następnie wyrzuciła saszetkę do śmieci. Burza wokół nowego rozkładu jazdy. Jest 2-3 autobusy i to mało. Zaledwie 2 godziny cieszyła się łupem złodziejka, która w Nowy Rok okradła przypadkowego pasażera. Specjalistka od kradzieży kieszonkowych została zatrzymana za sprawą miejskiego monitoringu. 1 stycznia o godzinie 8 rano kobieta pojawiła się na legnickim dworcu PKP. W kolejowej poczekalni upatrzyła sobie ofiarę, którą następnie okradła z saszetki. Wystarczyła chwila nieuwagi, by podróżny stracił 300 zł i dokumenty. Osoba poszkodowana powiadomiła o tym fakcie funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, ci następnie powiadomili policję. Natychmiastowa reakcja funkcjonariuszy SOK, którzy skontaktowali się z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, którzy nadzorują monitoring całego miasta, umożliwiła policjantom bardzo szybko odnalezienie tej osoby. Okazuje się, że kamery bardzo dokładnie nagrały moment kradzieży, o czym złodziejka nie miała pojęcia. Z monitoringu wynikało, że kobieta ubrana na czarno podchodzi do poszkodowanego mężczyzny i zabiera mu tą saszetkę i chowa ją zwyczajnie pod kurtkę, wychodząc z dworca PKP. Następnie zadowolona z siebie złodziejka poszła w kierunku centrum Legnicy. Miejski monitoring odnalazł ją przy ulicy Wjazdowej, niedaleko magistratu. Chwilę później policjanci zatrzymali podejrzaną na pobliskim Placu Słowiańskim. Kobieta ta dokonała tej kradzieży. Z ustaleń policjantów wynikało, że kobieta ukradła saszetkę, wyciągnęła z niej pieniądze, a następnie wyrzuciła saszetkę do śmieci. Złodziejką okazała się 46-latka bez stałego miejsca zamieszkania. Policjanci rewiru dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Legnicy odzyskali w całości saszetkę wraz z skradzioną kwotą pieniędzy. Za kradzież nieuczciwej kobiecie grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Do roku więzienia grozi 77-letniemu bezdomnemu mężczyźnie za przywłaszczenie torby pozostawionej na przystanku autobusowym w Głogowie. Sprawca został zatrzymany kilka dni po tym zdarzeniu dzięki nagraniu z miejskiego monitoringu. Na ulicy rozpoznał go policjant, który był już po służbie. Torbę podróżniczą pozostawiła na przystanku autobusowym kobieta, która najprawdopodobniej w zamieszaniu zapomniała o swoim bagażu. W tej torbie były przedmioty, m.in. biżuteria. Łączna wartość tych utraconych przedmiotów wynosiła według zgłaszającej 2600 zł, a więc była to spora wartość. Kiedy kobieta wróciła na przystanek, torby już tam nie było. Zawiadomiła policję. Wyjaśniając sprawę, funkcjonariusze sprawdzili nagranie z miejskiego monitoringu. Uzyskali obraz, na którym było widać wyraźnie, że mężczyzna, który tamtędy przejeżdżał na rowerze, wziął tą torbę, zabrał na bagażnik roweru i odjechał. Sporządzono wizerunek tego mężczyzny. Na podstawie tego wizerunku w Sylwestra rano policjant po służbie, który wcześniej widział ten obraz, na terenie Głogowa, jadąc samochodem na ulicy, zauważył mężczyznę podobnego z wyglądu i z ubioru do tego właśnie zarejestrowanego kamerą. Sprawcą okazał się 77-letni bezdomny głogowianin. Usłyszał zarzut przywłaszczenia rzeczy. Grozi za to do roku więzienia. Na razie policja ustala, co stało się z przedmiotami, które zabrał. Mieszkańcy Lubina niezadowoleni z nowego rozkładu jazdy. Po wprowadzeniu zmian w internecie pojawiła się specjalna petycja. Mieszkańcy powiatu proszą w niej o przeprowadzenie konsultacji społecznych. Niektóre z linii zostały skrócone, z niektórych całkowicie zrezygnowano. Najwięcej zmian dotyczy autobusów linii 3A, 3B, 4 i 7. Przypomnijmy, nowy rozkład jazdy powiatowych przewozów pasażerskich wprowadzono od początku roku, by dostosować przejazdy do potrzeb pasażerów. Chodzi o to, aby pojazdami komunikacji powiatowej wozić pasażerów, a nie powietrze. Większość kursów, tych, które zostaną zlikwidowane, były kursami nierentownymi,
o małym obciążeniu pasażerami, w związku z tym należy z nich zrezygnować. Okazuje się, że mieszkańcy Lubina z wprowadzonych zmian nie są wcale zadowoleni. Wydaje mi się, że niepotrzebnie tak zostało zrobione, bo ludzie, którzy na przykład dojeżdżają z innych wiosek, to pewnie im będzie brakować takich kursów. Nie podoba mi się, bo ja tutaj do Siódemki mam najbliżej do domu i teraz się okazuje, że ona idzie inną trasą. Czyli na niekorzyść zostały. Bo Jedynka też tutaj nie dojeżdża, tylko skręca jeszcze tam wcześniej. Nie wiem, mnie się nie podoba. Ma przejść tu, żeby przejść na Siódemkę tam. A tutaj mieliśmy, a starzy jesteśmy. Na wsi dać autobusy w niedzielę święta. Jest 2-3 autobusy i to mało. Ludzie chcą jeździć do miasta. Nie podobają się, bo my mieszkamy na odrodzenia, mieliśmy przystanek Siódemki. Mogliśmy się dostać do lekarza w jedną, w drugą stronę, a teraz musimy iść na przystanek. Także to jest bezmyślnie zrobione. Na jednym z portali społecznościowych pojawiła się specjalna petycja. Mieszkańcy proszą o przeprowadzenie konsultacji społecznych. Czytamy w niej, że odnosimy wrażenie, że zmiany zostały przeprowadzone w sposób nieprzemyślany, bez intencji realizacji potrzeb mieszkańców, w szczególności w zakresie częstotliwości, długości i jakości kursowania autobusów w naszej małej ojczyźnie. Starostwo powiatowe w Lubinie na razie nie ustosunkowuje się do tej sprawy, dopóki do urzędu nie wpłynie oficjalne pismo. Agnieszka Jankowska, Wydarzenia. A w dzisiejszych wydarzeniach powiemy jeszcze. Sami zdecydują, na co wydać pieniądze. 6 tysięcy na każde jedno sołectwo, niezależnie od wielkości tego sołectwa. Zmiany oświatowe nie będą drastyczne. Nie będziemy mieć problemu z ilością uczniów. Po Legnicy, Głogowie, Polkowicach i gminie wiejskiej Chojnów, także Legnickie Pole, postanowiło wprowadzić tzw. budżet obywatelski. Nowe rozwiązanie zostanie nie tylko przyjęte, ale i w całości zrealizowane jeszcze w tym roku. Władze Legnickiego Pola tłumaczą, że obecnie gminy stać na wprowadzenie takiego rozwiązania. Jej kondycja finansowa stale się poprawia ze względu na sukcesywnie rosnące wpływy z podatków. Coraz wyższe dochody samorząd zawdzięcza głównie działającym na jego terenie farmom wiatrowym oraz fabrykom z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zasoby finansowe pozwalają na to, żeby wyjść do mieszkańców i zaproponować im włączenie się w partycypowanie tymi dobrami, które się nagromadziły poprzez lata pracy. Mówię tutaj o inwestycjach, które zostały poczynione. Włodarz przypomina, że od początku tej kadencji samorząd wydał na inwestycje ponad 13 milionów złotych. Urzędnicy są więc przekonani, że mieszkańcy dostrzegają zmiany na lepsze i nowy budżet obywatelski przeznaczą na realizację kolejnych marzeń, takich jak place zabaw czy siłownie plenerowe. Postanowiliśmy kwotę ponad 100 tysięcy złotych przeznaczyć na wszystkie sołectwa, dzieląc to równo po 6 tysięcy na każde jedno sołectwo, niezależnie od wielkości tego sołectwa, na realizację programów budżetowych, na realizację pomysłów mieszkańców, tylko i wyłącznie mają być to pomysły od mieszkańców, nie od rad sołeckich, nie od radnych, tylko od mieszkańców z poszczególnych miejscowości. Wójt jest już po pierwszych spotkaniach z radami sołeckimi. Wspólnie z szefem projektu Kamilem Strynkowskim odpowiada na wszelkie zapytania i wątpliwości mieszkańców. Na przełomie marca, kwietnia będziemy udostępniać mieszkańcom wnioski. Te wnioski będziemy zbierać później w urzędzie. Jeżeli tych wniosków będzie kilka, będą one analizowane przez pracowników merytorycznych ze względu na rodzaj, ze względu na koszty realizacji. Wybrane wnioski będą przedmiotem głosowania w poszczególnych sołectwach. Władze Legnickiego Pola deklarują, że dołożą wszelkich starań, by projekty do budżetu obywatelskiego spłynęły ze wszystkich sołectw, także tych, które dotąd nie wykazywały się większą aktywnością. Mieszkańcy gminy słyszeli już o nowym pomyśle wójta. Też się tak zastanawiamy z panią sołtys, na co można byłoby wydać te pieniądze, żeby coś fajnego można było zrobić. Fakt, to niedużo jest tych pieniędzy, bo na razie 6 tysięcy, no to nie za bardzo, ale tak myśleliśmy może, żeby zrobić jakąś, napisać taki projekt właśnie z seniorami razem, ze Stowarzyszeniem Legnickie Pole. Coraz więcej samorządów naszego regionu decyduje się na oddanie mieszkańcom części swych kompetencji. Jako pierwsza budżet obywatelski wprowadziła Legnica, która przeznacza na ten cel 2 200 000 zł rocznie. Drugi był Głogów, którego fundusz wynosi najwięcej, bo aż 2,5 miliona złotych. Z kolei Polkowice zarezerwowały 1 050 000 zł, a gmina wiejska Chojnów 306 000 zł. Władze Legnickiego Pola na pierwszą edycję konkursu przeznaczyły ponad 100 000 zł, ale zastrzegają, że w przyszłości kwota ta może być jednak wyższa.
Od września 2017 roku sześcioletnie szkoły podstawowe mają być stopniowo przekształcane w ośmioletnie szkoły powszechne, zapowiedziała minister edukacji Anna Zalewska. Lubiński magistrat do reformy podchodzi raczej ze spokojem. Lubińskie gimnazja działające przy szkołach podstawowych zostaną do nich po prostu włączone. Jednak już wiadomo, że nie wszystkie. Wszystko na to wskazuje, że co najmniej jeden budynek gimnazjum będzie stał pusty, stanie się niepotrzebny. Struktura placówek oświaty w przypadku gminy Lubin nie ulegnie zmianie. Tak jak do tej pory funkcjonować będą szkoły podstawowe, do nich dołączone zostaną w pierwszym roku klasy siódme, następnie ósme. Z informacji od dyrektorów szkół i przeprowadzonych na tej podstawie analiz wynika, że nie będziemy mieć problemu z ilością uczniów, nie będzie także potrzeby wprowadzania systemu dwuzmianowego. Samorządy będą musiały w taki sposób opracować plany, by zminimalizować koszty wdrożenia zmian w systemie oświaty. Jednym z rozwiązań będzie wprowadzenie Centrum Usług Wspólnych, które będzie zajmować się obsługą administracyjną i księgową wszystkich szkół i przedszkoli. My oczywiście jesteśmy gotowi na zmiany, które funduje nam rząd. Byliśmy gotowi już w ubiegłym roku, między innymi utworzenie decyzją radnych Centrum Usług Wspólnych dla szkół. Czasu jest niewiele, bo nowa sieć szkolna w Polsce musi powstać do końca marca, a samorządowe pomysły będzie zatwierdzać kuratorium oświaty. Swoje koncepcje gminy powinny mieć gotowe do końca lutego. Kolejny raz hala widowiskowo-sportowa w Lubinie ma szansę zająć pierwsze miejsce w plebiscycie organizowanym przez Radio Wrocław. Tym razem ma szansę zostać top of the top. Potrzebuje jednak głosów internautów. Te oddawać można do najbliższej soboty. Dzięki głosom Lubinian hala widowiskowo-sportowa zajęła już pierwsze miejsce w plebiscycie na najciekawszy obiekt sportowy na Dolnym Śląsku. Łącznie zebrała 1255 głosów. To duże wyróżnienie. Wygraliśmy w tamtym półroczu kategorię na najlepszy obiekt sportowy na Dolnym Śląsku. Po raz kolejny organizatorzy plebiscytu wybrali spośród dotychczasowych zwycięzców pięciu, którzy zgromadzili najwięcej głosów. Teraz spośród nich internauci wybiorą top of the top. W chwili obecnej będziemy rywalizować, tak jak mówiłem wcześniej, z kilkoma obiektami w jakby innej branży niż nasza, czyli z ratuszem w Nowej Rudzie, ze ścieżką na Wielką Sowę, czy z przystanią w Bielawie. Mamy nadzieję, że podobnie jak poprzednim razem, tym razem w top of the top nasz obiekt zostanie doceniony i uda nam się wygrać. Od początku powstania obiektu jego główną ideą była wielofunkcyjność. Hala widowiskowo-sportowa w Lubinie jest przystosowana nie tylko do imprez sportowych. Jest także miejscem, w którym odbywają się koncerty. Z zewnątrz wygląda bardzo fajnie, oświetlona, słyszałam, że jest atmosfera przyjazna. Bardzo dobre posunięcie prezydenta, także z tego akurat jestem zadowolony, bo mieszkam w Lubinie praktycznie od urodzenia i tych hali zawsze brakowało, także hala jest ładna, dużo imprez, cały czas coś się dzieje wokół tego, także to jest dobry pomysł, sprawdza się. No, myślę, że dla mieszkańców Lubina jest to dobra inwestycja. Szczerze? Podoba na pewno, bo to coś nowego w mieście, nie? I co mogę więcej powiedzieć? Życzę innym jeszcze miastom czegoś takiego. Głosowanie w plebiscycie Top of the Top trwa do soboty 7 stycznia. Codziennie można oddawać jeden głos. 50 lat temu, 1 stycznia 1967 roku, Polkowice odzyskały prawa miejskie. Utraciły je po II wojnie światowej, chociaż zabudowa, a także liczba mieszkańców odróżniała je od okolicznych miejscowości. Szansą na rozwój Polkowic stało się odkrycie złóż rudy miedzi. Uchwałą Rady Miejskiej rok 2017 jest rokiem jubileuszowym. Polkowice z osady targowej miastem stały się prawdopodobnie w 1265 roku. Straciły je rok po zakończeniu II wojny światowej. Tak zostały zniszczone w wyniku działań wojennych, że no, ilość mieszkańców i stan miasteczka był taki, że te prawa miejskie po prostu straciły Polkowice. A przede wszystkim w związku z ilością mieszkańców, którzy tutaj pozostali. Nie będąc miastem, miasto działa jako gromadzkie rady narodowe, jako gromady. I nie tylko miasto, ale wszystkie miejscowości wokół też były jako w formie gromad. Dopiero rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z 11 listopada 1966 roku
utworzono miasto Polkowice w powiecie lubińskim w ten czas. Drogę do rozwoju otworzyły przed Polkowicami odkrycie złóż rudy miedzi i budowa kopalń. Z całego kraju ściągali tu ludzie do pracy, a za nimi ich rodziny. Nowe bloki powstawały jak przysłowiowe grzyby po deszczu, a Polkowice znów stały się miastem. Wiedzą o tym głównie ci, którzy mieszkają tu od czasów powojennych. Polkowice były to taką dużą wsią i na tej dużej wsi powojenne to było, na dużej wsi znajdowały się właśnie takie jak GES, różne takie instytucje rolnicze, sklepy tam żelazne, takie no to było takie powiedzieć duża wieś. Jako wieś Polkowice to bardzo piękna wieś była, bo taka zabytkowa, no a później zaczęło się to właśnie te nasze takie kwadraciaki, bloki. Jeszcze nie było nas w Polkowicach w 67 roku. Aha. Przyjechaliśmy w 73 roku. Uchwałą Rady Miejskiej rok 2017 jest rokiem jubileuszowym. Nad programem obchodów pracuje specjalny zespół powołany przez burmistrza. Jakie to będą wydarzenia, to jeszcze nie jest przesądzone, ale na pewno specjalna edycja Dni Polkowic, wydawnictwa, wystawy. Szczegółowy program obchodów związany z 50. rocznicą odzyskania praw miejskich przez Polkowice ma być znany niebawem. I to już wszystkie informacje w dzisiejszych wydarzeniach. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.